Cześć, nazywam się Mariusz Sobkowiak i jestem redaktorem naczelnym Młodego Lubuszanina TV, telewizji internetowej tworzonej przez młodych Lubuszan dla Lubuszan. Naszą telewizję tworzą sami młodzi ludzie, którzy zgłosili się do nas, żeby pokazać światu, co ich boli, co im się podoba. Zapraszam do oglądania. Jestem ćmą na skraju światów, gotową na lot, lecz nieruchomą, ukrytą w jasnym świetle przed mroczną ekspozycją. Zapada zmrok i ja się zapadam, zapadam się w mrok i w mrok się zapadam, zapada zmrok i ja się zapadam, 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 zapadam. Dzisiaj znajdujemy się w podgorzowskiej Kłodawie, w miejscu, które wielu z Państwa zainteresuje. Dla jednych jest to zwykła ziemianka, a dla samego właściciela Sebastiana miejsce do tworzenia muzyki. Dzisiaj dowiemy się o historii tego miejsca. Sebastianie, jaka jest historia tego miejsca, tej ziemianki? Historia jest długa i zawiła i właściwie dzieli się na takie dwie połowy. Pierwsza połowa to jest ten moment, kiedy tutaj pierwszy właściciel, czyli Niemiec, który zbudował tą ziemiankę i obok dom, który wykorzystywał tą ziemiankę jako taką lodówkę i były tu złożone wszelkie płody rolne. I zresztą widać tutaj po bokach, na ścianach są wnęki, pewnie było to dzielone jakoś tam, czyli buraki, jakieś ziemniaki i tak dalej, i tak dalej. A po wojnie, kiedy wprowadzili się tutaj Polacy, to właściwie ta ziemianka była wykorzystywana w ten sam sposób, czyli wszystko, co rodziło pole, było przenoszone tutaj, no bo ziemianka jest na posesji, ale jest jakby bardzo z boku, więc przy samym polu faktycznie ziemianka stoi, więc wszystko, co się zwoziło z pola, to było tutaj przenoszone. A teraz, i faktycznie ta ziemianka tak funkcjonowała do lat 90., a potem miała 20 lat przerwy i urlopu, nie działo się tutaj nic, nie było tutaj drzwi, właściwie sobie to zostało i miało to być rozebrane. Z chwilą, kiedy się tutaj wprowadziłem, wlazłem tutaj i stwierdziłem, że wow, tu trzeba coś zrobić po prostu, że tutaj ten klimat, trzeba tu jakoś podtrzymać najszybciej według mnie było tutaj stworzyć coś, co będzie miało taką esencję kulturalną, nie? Czyli ja akurat gram na instrumentach, więc pomyślałem sobie, że to będzie idealne miejsce, żeby tutaj tworzyć muzykę. A jak przebiegała budowa studia? To właściwie tutaj wszystko od zera tak naprawdę, bo dzisiaj tutaj siedzimy, są dywany, są kaloryfery, jest ogrzewanie, jest prąd, a jak tutaj zaczynałem, to właściwie tu nie było nic, nie było tutaj ziemi, podłogi znaczy się, więc trzeba było wylać tą wlewkę betonową, czyli stworzyć jakąś podłogę, trzeba było zbudować schody, bo stare poniemieckie schody właściwie to już były w stanie agonalnym i właściwie nie nadawały się do chodzenia, to się właściwie zeskakiwało. Trzeba było zamontować jakieś lampy, jakieś oświetlenie, przenieść piec, jeden, drugi, trzeci, żeby to ogrzewać. I zaczęła się walka tak naprawdę z wilgocią, gdyż przez lata nie było to, od lat 90. to w ogóle nie było używane, a właściwie to nigdy nie było ogrzewania, więc ta woda, ona tutaj wciąż w tych murach jest, już jest dużo jej mniej, ale jak tutaj się wprowadzałem, to te ściany były zielone, więc trzeba było coś z tym robić. No i tak powolutku, krok po kroczku, zaczynamy to miejsce cywilizować. I dzisiaj jest tutaj w miarę, choć jest jeszcze dużo, dużo, dużo pracy, ale to ja myślę, że mam co robić, nie? Mam co robić po pracy, także. A wszystko robiłeś sam? Czy jeszcze nie, tutaj wszystko właściwie to pomaga mi rodzina, no bo na wszystkim się nie znam. Nie jestem kominiarzem, więc nie znam się na kominach, a trzeba było tutaj zamontować kominy, trzeba było zdobyć te kominy. Właściwie wszystko jest tutaj z odzysku, z drugiej ręki. Kaloryfery, które tutaj mamy, są moimi starymi kaloryferami z domu, że podczas remontu to wszystko przenieśliśmy tutaj.
rodzina pomagała mi to montować, tak samo prąd. Właściwie to wszystko, no, takie drobne rzeczy pewnie robiłem sam, jakieś takie drobne, nie? Już jeśli chodzi o wystrój, o sprzęt i tak dalej, ale te wszystkie takie technikalia, które pozwalają tutaj przebywać na dłużej niż godzinę, to musiałem mieć wsparcie ze strony rodziny. Teraz opowiedz nam o swojej twórczości muzycznej. Na co dzień gram w duecie. No już teraz od teraz gramy w trio, bo doszedł do nas perkusista, ale wcześniej graliśmy przez te dobrych kilka lat w duecie. Jest to Biała Ćma, projekt związany z poezją. Zielonogórsko-gorzowski tak naprawdę, bo ja jestem właściwie z Gorzowa, ale od 10 lat jestem tutaj w Kłodawie. Więc Biała Ćma to jest, to projekt związany z poezją. Te wszystkie projekty poboczne, które przez lata gdzieś tam się rodziły, potem wygasały, czyli projekt Wratu plus Mała Fuzja, to był tutaj projekt, który właściwie to się tutaj narodził w tej piwnicy. No jest to zupełnie, zupełnie inny klimat, zupełnie inna, że tak powiem, półka. Uważam, że jeżeli ten utwór nie będzie skończony, to tak naprawdę ten utwór zatrzymał według mnie. Z mojej strony produkcja tego albumu, bo jest najtrudniejszy, jest piekielnie trudny dla mnie, no nie? Tam, co, żeby to zagrać, nawet w wersji studyjnej muszę po prostu wejść na wyżyny prędkości po prostu uderzenia w struny. Dość szybki utwór, bo 170 bpm, więc tutaj Seba musiał bardzo szybko tutaj palcami grać. Duet tutaj z naszym twórcą gorzowskim, muzyka elektroniczna z gitarą ciężką, industrial. Fuzja, czyli no, ja solo, czyli muzyka ambientowa gitarą. I to najczęściej tutaj robię. Interfejs. Podstawowe narzędzie do nagrywania czegokolwiek na komputerze. No. Bez tego nie da się nagrywać. Właściwie da się, ale to dużo upraszcza. Więc każdy, kto nagrywa, ma coś podobnego, więc ja mam to. I ciekawe, że ten, który był dedykowany specjalnie dla mnie, Dirty Delay Sebol. Zrobiła to manufaktura, właściwie goleś, który stworzył manufakturę.
No teraz mamy tutaj nowy projekt, który się rodzi, ma Fuzja plus Straż. To jest twórca z Poznania i też tu przyjeżdża i zaczynamy tutaj robić pierwsze nagrywki, takie w sumie takie live sety, czyli przyjeżdżamy, znaczy ja przychodzę, kolega tu przyjeżdża, rozkładamy sprzęt i od razu nagrywam przez 3 godziny muzykę improwizowaną, właściwie w tym się specjalizuję, w twórczości improwizowanej. No i właściwie to są na teraz to są takie pewniaki, no i to jeszcze dodatkowo weekendy gdzieś tam, jak mam czas wolny, przyjeżdżam do mnie po prostu koledzy gdzieś tu z miasta, którzy na czymś grają albo śpiewają i po prostu zamykamy się tutaj wieczorami i miło spędzamy czas przy muzyce własnej, sobie po prostu jamując. Pojawiają się tutaj czasami jacyś gitarzyści jazzowi, więc czasami tutaj można usłyszeć trochę jazzu, trochę bluesa, trochę rocka, właściwie wszystko. A ile albumów nagrałeś w tym studio? 3 albumy. Zwratu nagrałem album, właściwie dwa nagrywałem tutaj, to 4. No i moje solowe 2, które są gdzieś tam na Spotify teraz, także no 4. 4. Próbowaliśmy tutaj jeszcze robić w tym roku podcasty, ale jeszcze się nie zdecydowałem ich opublikować. Są w szufladzie, że tak powiem, ale jest taki zamysł, żeby tutaj coś takiego robić. No. A odwiedzają cię tutaj inne zespoły? Tak. Pojawiają się tutaj członkowie takich zespołów jak, nie wiem, Landsberg Karain, jest taka nowa gruzka kapela. Pojawiały się postacie z Black Endu Gorzowskiego. Pojawili się tu ludzie ze statku kultury w Cigacicach na wspólny jakiś jam. I no, tak jak mówię, tu kolega z Poznania teraz przyjeżdża. Gdzieś tu też pojawiały się postacie z Kłodawy, które na czymś grają i były takie tutaj spotkania. Ale najczęściej to są gdzieś tu lokali nasi gorzowscy artyści, którzy gdzieś tam są ze mną zaprzyjaźnieni. Dobrze. W takim razie, Sebastianie, dziękujemy ci, że mogliśmy zobaczyć twoje miejsce do tworzenia muzyki. Jeśli chcesz do nas dołączyć, zapraszamy na www.modylubuszanin.wordpress.com. Rzeczy zwykłe w niezwykłym materii ujęciu.